Lila? Tak? Lila? Tak? Chodź, chodź, chodź na pandę, chodź, mam super pomysł, powiem ci, co możemy dzisiaj robić. Dobra, tylko spłynę po zjeżdżalni z moim kotem. Okej. Okay. Dziwne, że kot pływa, prawda? Mój jest niezwykły. Dokładnie. Kotek. Chodź. Stoisz? No, staję, staję. Oby się do mnie poszedłem, pałać na mnie. No, patrzę. Okej, okay. Więc tak, ma super pomysł, co możemy dzisiaj robić. Odwiedzimy Finesza i Feba. Nie. Bo oni też wiedzą, co będą dzisiaj robić. Nie, nie będziemy odwiedzali Finesza i Ferba. A więc będziemy dzisiaj... bawić się z moim kotem. Nie. Będziemy dzisiaj... Opowiadali powieść artystów. Dokładnie, tak. Nie, zgadłam. Okej. Okay. A słodki mój kotek jest? Tak, okej. Okay. Ja idę teraz na początek, tam gdzie ja zaczniemy... Ja trzymaj double sticka, bo to dziwnie wygląda. Oni nie widzą tego. A więc ja będę szedł na początek i opowiadał o wszystkim, o co w tym chodzi, a ty możesz sobie tam polecieć albo bawić się z kotem, dobra? Czekaj, bo muszę przybyć swój kompilowy. Pan. To ja idę. Okej, okay. A więc tak. Jesteśmy właśnie w wiosce dla artystów i artystek i będziemy was opowiadali po tej wiosce, którą wybudowaliśmy w grze Minecraft, w której główną częścią jest budowanie i w której będziemy wam właśnie pokazywali całą wioskę, którą zbudowaliśmy razem ze mną i z moją siostrą Nidą. A ja jestem Iwo. Tak? No. Iwo, już poczekaj na mnie. I ogólnie cały zamysł wioski to jest... że wybudowaliśmy ją i... Wybudowaliśmy bardzo ładną wioskę artystów, w której artyści i artystki mogą odpoczywać bez tego świata, który ich czasem denerwuje, a czasem jest dla nich bardzo... I tutaj tak. Jest autobus. Tak, tutaj jest przystanek autobusowy, w którym wszystko się zaczyna. Artyści albo artystki przyjeżdżają tutaj autobusem i właśnie tutaj często są imprezy i balony i w ogóle wszystko, prawda? Tak, rzucam mojemu kotu jedzenie na głowę. Okej. Okay. To jest, co to jest? Jepka. A jaka? No, czekaj. Surowy dorsz. Okej, okay, dobra, to śmiesznego dorsz. Okej, okay, idziemy dalej. Tak? Wziąłem go. Chodźmy. Idziemy. Chodź, kotku. Pierwszym domkiem jest... Dom serduszkowy. Dokładnie. Bardzo zakochany artysta. Dokładnie. Który zbudowałaś ty, prawda? Tak. Okej, okay, więc chodźmy. I mój kot. Zapraszam. Tak, twój kot też. Chodź. Idziemy. Tak. Opowiedz mi, o co chodzi z tym wszystkim domkiem. No, powiedz szybko. Tutaj na dole jest bardzo ładny akwarium z rybkami. Mhm. Jest tu stół. Zamknąłeś mojemu kotu drzwi. I bardzo ładna kuchnia. Tak, kuchnia też jest, to jest do kryjenia. Okej, okay, dalej jest łóżko, tak? Łóżko dla pary zakochanych. Aha, i dalej? Tutaj artyści malowali swoje dwa obrazy. Mhm, dobra. Okej, okay, idziemy dalej, tak? Dobra, to czekaj, ja przejdę. Dobra, zamknijmy. Ja z kotem. Czemu ja mam? Nie wiem, jak tam to. Nie jest zamknięte. Nie, ja już zamknęłam te. Okej. Okay. Dobra, następnym miejscem jest... pracownia dla artystów, w której jest zarezerwowane miejsce dla Macieja Cholewy, w której zostawił swoje czaszki, ponieważ za niedługo wróci. Na razie pojechali gdzieś wszyscy, mają jakieś wystawy i w ogóle. Czyli też Dominika Kowyniana niedawno była i jeszcze zostawiła swoje obrazy. Tak samo jest parę jeszcze innych obrazów, ale ludzie nie podpisali się i nawet nie wiem, które to jest. Popatrz, jestem czaszką. Gdzie? Nie, jesteś... A teraz? Tak bardziej. No, chodź dalej. Okej. Okay. No. Następnym miejscem jest nasz dom, tutaj. Żółty, duży, kwadratowy dom, który jest z dodatkami drewna i lampy. Okej. Okay. On jest tutaj głównym domem, w którym mieszkają ci główni osoby, które zajmują się tym wszystkim i są... Czyli my. Tak, my. I tutaj pokażemy pod koniec. Tutaj jest następny pierwszy dom, który został wybudowany, czyli dom Hobbita. Jak to nazywamy. I znajduje się tutaj kominek, stolik do jedzenia, bambus, sypialnia i jeszcze parę obrazów. Kominek jest najważniejszy oczywiście. Tu jest wejście do ogródka. No też. Tu jest wejście do ogródka, latarnie i miejsce, gdzie ktoś ma dobry słonecznik. Kocie. Skot? Skot. Chodźmy. Czekaj, ale ja teraz jestem słonecznikiem. Dobrze, jesteś słonecznikiem, chodź. Czemu ten gościu tu nie ma kawałka płotu? No bo to jest taki płot ziemny, tak? Dobra, to chodź.
fermentów. Okej, okay. Chodź, chodź. Idziemy na następny domek. Tak? Taki modernistyczny, kwarcowy dom, willa. Tak, w sumie to nie willa, tylko dom. Tu jest kuchnia, stolik do jadalnia i jeszcze jest sypialnia z bambusem. Oraz jeszcze jest podwórko i basen. Popatrz, taplam się w nim. Widzę, taplam się w nim. Okej, okay. Idziemy dalej. Mają tu bardzo mało zabezpieczone swoje domy. No ale przecież tu nikogo nie ma. 1005 km stąd jest najbliższa wioska. Nie lubi wody. No. Ale on się ze mną kupał w basenie. Ale ona, Melissa, nie lubi wody, chodź. Ale ona się kupała ze mną w basenie. No dobrze, no. No ona przecież stała obok, tak? A potem szła bokiem, żeby dojść do ciebie. No, tu jest fontanna. I jest dom zrezerwowany dla... Dominik, Nika Kowynia chowa swoje skarby. Pokaż, okay. Co tu jest. Ale przecież nie możemy pokazywać skarbów, czuję iść tu, nie? Dobrze, to ja powiem. Tam jest diamentowy miecz, biała sama diamenty. Okej, okay, dobra. Idziemy dalej. Tu jest deska do krojenia. Aha. I piękna kuchnia z okapniczkiem. Dobrze, a co dalej? Stolik. No. I bardzo ładne, ładna sypialnia. Z szklanym dachem. Dokładnie. I jeszcze szafką i taką ambrozami. Tak. Chodź. Dalej. Wchodzi się na górę, gdzie Dominika malowała swój słynny obraz Zachód Słońca za kratami. Dokładnie. Chodź dalej. Idziemy na dół. Z powrotem. Czekaj, ja pójdę ten. Dobra. Okej. Okay. Tutaj jest jeszcze wejście na ogródek, w którym jesteś, Lila. No. Tutaj jest piękne ognisko, w którym usmażę sobie ryby. No dobra. I co? I jeszcze jest tylko obraz i jakieś dziwne coś, co jest szafą. Prawda? Siedzi szafa. I kwiatki. No tutaj jest ta szafa. To jest szafa na płytę. Dobrze. Kotek, idź, idź. Chodź. Kotek, przesuń się. Proszę, kotku, przesuń się. My musimy wyjść. Dobrze, idziemy dalej. Z kotkiem wszystko. Jeszcze się stało. Dobra. Tutaj jest zboże. Czyli takie miejsce, gdzie robimy chleb, ale głównie to jest dla ozdoby. Jest biblioteka pod chmurką. Tak, pod chmurką. Dokładnie. W której znajduje się dużo różnych działów, o pandach, architektonice, sztuce współczesnej. Muszę to zrobić i wieloma innymi działami. Tak. Dobra, wchodzi się na górę. Tak, bo popatrz, jak tam wchodzę. Przecież to jest drabinka do końca. Ale, no ale to nie tutaj, chodź. Na dach się nie wchodzi. Ale ja wchodzę. Dobrze, to na wchodzić na dach, a ja już idę. No i to wszystko tutaj. To jest biblioteka. Tutaj jest domek, to jest domek ceglany, taki jakiś po prostu ceglany domek. Zwykły. A czemu ominąłeś mój dom z dzwonem? To, no przecież do niego pójdziemy, tak? Ja? Prawda? I szafa. Boże. I latarnię. Okej, okay. Idąc dalej, idziemy tutaj do domku Lili. A, czekaj, bo nie mogę wyjść. A muszę być pierwsza. Okej, okay, to idź pierwsza. Co to jest za domek? To jest domek dla ludzi, którzy chcą na przykład, kiedy będzie na przykład jakiś wielki pożar, to wtedy dzwonią dzwony. Ja bardziej myślałam, że to jest miejsce dla tych studentów. Których no też dla studentów. Może ich chodzi, żeby do ognienia wejść. Jest ognisko, jest ładne łóżka dwa. Tak. I jest jasno, jest fajnie. Jest jeszcze dzwon. No w sumie też ogień też może być w sumie. Nic nie słyszymy. No na pewno. Idziemy dalej. Chodź tu, kocie. Idziemy dalej. Jesteśmy. Kot za chwilę wyjdzie. Chodź. Idziemy dalej. Idziemy teraz dalej, czyli idziemy do kawiarni, tak? Chcesz do kawiarni? Do kawiarni. Tak. To chodźmy do kawiarni. Tam jest dużo różnych obrazów, które są namalowane kiedyś tam. Dobra, ogólnie idziemy do kawiarni. Właśnie, prawda? Tak. Czyli jednego z najważniejszych miejsc w tym A ja będę z kotem skakała na tutaj łapie. Tu jest? Jas, kocie. Ty jesteś. Lila? Tak? Jestem w kawiarni. Idziesz? Jesteś już w kawiarni? Aha, okej, okay, dobra. To tu jest Lila. Wyżej. Tu jest entresola i tu jest ja Lila. I jest ja jeszcze kubek z kawą i kawą. Czekaj, bo mojego kota kompletnie nie ma. Czekaj, może się spalił. Dobra, to ty idź już poszukać kota, który najpewniej się spalił, chociaż wątpię. I no tutaj siedzi na łóżku. Idziemy teraz. Tutaj jest ognisko, czyli takie główne miejsce, gdzie są spotkania różne i w ogóle piosenki i tak dalej. Prawda? Kotku, chodź. Chodź. Kotku. Wzięłam ci na razie na smycz. Dobrze. A więc tutaj jest ognisko, na którym się piecze pianki i w ogóle. Kocha. Możesz potem dać tutaj ziemniaczki, Lila. A więc tak, czyli jest to ognisko, no balę drewno i tak dalej. Idziemy dalej.
Tak, już idę. Ile się zajmuje kotkiem? Bo mi nie chciał zejść z łóżka. Tak ładnie. Chodź. A to nie było jego łóżko. Okej, okay. Następnym miejscem jest jeszcze następny domek, który w sumie jest taki sam jak tamten, a więc nie ma sensu go oprowadzać. Dalej, jak idziemy? Jest dom zarezerwowany dla Franka Kubki, który mnie poprosił na zajęciach moich rodziców, żeby dla niego zarezerwować dom w wiosce. Dokładnie. Zapraszamy do Galerii Szarej w Katowicach. Tutaj też jest Galeria Szara, a więc tak, jakby to tak, ale w prawdziwym świecie jest też Galeria Szara. No tak, też jest Galeria Szara. Tam są zajęcia i w ogóle. No tam. I wystawy też. To jest długa Galeria Szara, która jest biała. Ej, patrz, lis jest w środku i trzyma pióro. No, jak widać, nasza galeria w tym pustkowiu jest bardzo znana, a więc wiele lisów zbiera się tutaj, aby oglądać nasze wielkie dzieła sztuki. Patrz, gdzie jestem? Nie chodzi się po pomnikach. Czemu? No ja nie wiem, no to jest zwierzę życia, a ty jesteś żywa i byłaś tam, a więc można powiedzieć, że to pasuje, ale... A mogę przeczytać obrazy? Dobrze, to ty czytaj to obrazy, chodź, a ja... Ale popatrz na obrazy, pokażę mi. Okej, okay, to jest... Słońce w więzieniu, które malowała Dominika Kordenia. Bez tytułu. Bez tytułu. Zachód słoniczy. Słoneczni. Zachód słońca za kratami. Zachód słoniczy. Zachód słoniczy. I było opisane w lewie. Cicho, słonecznik jest jeszcze. Słonecznik, Kwiaty i bez tytułu. I dziękujemy się. Tu jest jeszcze klap. Twój błąd! I powiedz o tej wiesz. Tu są jeszcze klapy, wieża życia i tylko blok. Ale idziemy powiedz dalej. O tej tradycji. A jeszcze tradycja jest właśnie dla. Jest tradycja. I w tej tradycji o co chodzi, że zawsze jeśli jest jakiś nowy artysta, który przyjeżdża albo do nas. Albo kot. Kot nie. Ale koty malują łapami. Okej, ale ogólnie malują albo artystka nowa, tak? Chodzi o to, że jak jest nowy artysta albo nowa artystka, która dojeżdża do nas, to potem zawsze kiedy wyjeżdża, to zostawia tutaj jakiś obraz, który namalowała. I tutaj są właśnie te obrazy, prawda? Na przykład zachód słońca za kratami albo zachód słoniczy. No. Tutaj jest domek serduszkowy, ten sam, który wam pokazywaliśmy na początku. Tak. I tutaj jest jeszcze jakieś następne domki. Prawda? Pokażemy wam, pokażemy im jeden, czy nie? No, ten tutaj jest ładny bardzo. Tak, ten ładny, ale w sumie one są takie same, tylko że ten jest z drugiej strony. Okej, okay, chodzimy. Tu jest jadalnia bez krzeseł, kuchenka bez okapu i latarnia. I jeszcze ten. I jeszcze jest drabina na wyższe piętro, gdzie jest łóżko i bambus. W sumie dwa łóżka połączone. Dobra, ja idę i wiesz sama gdzie? Gdzie? No to pan. To, a właśnie, są jeszcze pomnik pandy. No, ja chodź za mną. Ja go sama wybudowałam normalnie. Mhm, to jest wielki pomnik pandy na cześć pandom, czyli wielkiej pandy. W sumie to jest wielka panda gatunek. I niestety pandy, patrzcie na brzuch pandy, tam stoję. I niestety pandy mogą wyginąć i może być im bardzo smutno. Dlatego tutaj jest taki... Jest tutaj... Czekaj, bo wyrzuciłam linę dla kota. Chodź. Dlatego jest tu taki rezerwat dla pand, w którym jest bardzo dużo pand, żeby mogły żyć sobie na spokojnie w wielkim miejscu. Jest tu też pan Henio, który patrzy, czy nikt zły nie wchodzi i sprzedaje bambusy. Ja wchodzę już z kotem tam. No, chodźmy dalej. Chodzimy. Bambusy, czekaj. Okej, okay, to ja zobaczę już do pana i pokażę i oprowadzę ich, a ty zajmij się pandami i ich podnoszeniem bambusów. Czy coś. Tutaj jest miejsce dla zabawy dla pand, tutaj w sumie też i w sumie tam też. No to tyle z oprowadzeniem po panda. Jeszcze tutaj jest co prawda latarnie, które oświetlają to miejsce, żeby nie było im ciemno. I jakiś obraz. O, i pana, który jest na brzuszku. Ojoj! A popatrz, bo zaraz pewnie jakaś panda będzie jadła bambus. Patrzę z góry. No i ogólnie tutaj jest dużo różnych pand. Poczekaj, bo to tutaj te pandy mają. I właśnie dużo osób, które tutaj przyjeżdżają. Panda i bambus! Widzę. Dużo osób, które tutaj przyjeżdżają, mogą zajmować się też pandami i zasłoniła się pandę. I właśnie się nimi opiekować. I więc właśnie tym się zajmuje się ten. A potem wypuszczamy wiele pand na wolność i w ogóle. Ale tutaj mamy takie miejsce specjalnie, jest tu taka bariera, gdzie jest
na której z każdej strony jest napisana tabliczka. Taka tabliczka to jest, jest tabliczek, wstęp zwolniony dla kłusownika, miejsce dla pant. Okej, okay, chodźmy. Okej, okay, idziemy teraz na, do basenu, w którym zaczęliśmy i w którym wtaplała się Lila, oraz na scenę i jeszcze na pomnik pandy. Tak, będę tańczyła z pandami. A jeszcze mijamy areoplan, czyli pomnik, który jest zasilany powierzchnią, który się kręci. Iwo, chodź do mnie, ja tu będę tańczyła tak, z pandą. Ja idę ścieżkami w przeciwieństwie do siebie. Pandy. Robię to próbę. To może wołać już głośniej, bo i tak cię słychać. Pandy, o, pandy, o, pandy, niech żyją, jak najdłużej żyją. Więc tu jest basen, do którego za chwilę pójdziemy, ale na początku idziemy do, na scenę. Patrz, ten nasz artysta, który jest, który tutaj jest, przywlók następną lamę. I w ogóle jeszcze patrzy na ogon pandy. A tu jest scena, którą dobra, która została ja zbudowana i jest występ tutaj zrobiona, no w sumie to jest scena i to popatrz tyle. Iwo, no. pandy, i jeszcze moim z tyłu kotem, pandy i mój kot, niech nam żyje, mamy lisa, la. Dobra. Pandy! Okej, okay. A właśnie tutaj, tutaj jest ten pomnik Areoplan, który został zbudowany, no właśnie został zbudowany tak, żeby zasiliło go wiatr i żeby mógł się kręcić. I jest wielkim, tak? Po prostu bezsensownym, kręcącym się wielkim pomnikiem. A tutaj też jest pomnik pandy małej. A jest, to jest pomnik pandy za sceną. Pandy małej i dużej. Małej wielkiej pandy. Tak? Małej wielkiej pandy. Która udowadnia, że nawet małe rzeczy mogą być wielkie. I na odwrót. Nie patrz, bo lecę tam. Następną rzeczą, przedostatnią, którą wam pokażemy, jest basen. I latająca Lila. Nie, ja już nie latam, ja przecież weszłam tutaj po tak, schodach. Tak, po schodach. Patrz, popatrz jak skacze. Okej, okay, Lila skacze. Hop! No i właśnie Lila skoczyła. Tu jest dużo ręczników, jest zjeżdżalnia, koń. Na której zaczęłam? Jest zjeżdżalnia bambusowa, pandowa zjeżdżalnia taka mniejsza. I jeszcze jest parę takich dmuchawców i deska do pływania. I można popłynąć im do zjeżdżalnia. No i to w sumie wszystko z basenu, prawda? Tak. I teraz idziemy do ostatniego miejsca. Domu dziedziców. I rzepek. No i rzepek. I Lili, i Iwów, i Łukaszów, i... Ale to są imiona, a nie nazwiska. No i co z tego? Dobra, idziemy. Ale tam. Jestem szybsza w ogóle od ciebie i to o wiele, ja już jestem tutaj na dachu. No bo ty latasz. No, wcale nie. Tak. Jestem magiczna, jestem elfa magiczna. Tutaj jest ogólnie dół, który tam jest nieuporządkowany, a więc nie chcę wam pokazywać, bo Iwo, przecież zrobiłeś tam dużo rzeczy. Ale tam jest bałagan, tak, jakby lepiej nie. Iwo. Okay. No, okay. Wchodzimy tutaj, pokażemy wam pokoje. Bo akurat one mają porządek. W pierwszym pokoju, zgadnijcie, do którego pokoju wejdziemy i który jest pokojem Lili. Uwaga, macie 3 sekundy na zgadnięcie. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Odpowiedź jest... Do przodu! Tak. Tutaj wchodź, Iwo. Wchodzę, jestem, zamykam drzwi i patrzę na ciebie. Tutaj jest moja panda. Mój kot pewnie zaraz tu przyjdzie. Jest tu też rybka mojej pandy. Przybliżcie. Jak się nazywa? Pandu, jak nazywasz swoją rybkę? Masz 2 imiona do wyboru. Albo Kili, albo Mili. Pokiwaj głową jak Kili, a pokręć głową jak Mili. Albo nic nie rób jak Nemo. Ha! Będzie Nemo. Dobra, to Nemo. Tutaj jest moja kanapa i bambuk i moje rzeczy w skrzynce. No to ten, no, tu jest bo ogólnie szafka, półka, kanapa. Dobra, wchodź na górę. No. Tu jest mój misiu. Spadłem. Misiu Klipek. Misiu Klipek, czyli dziwny potwór. Misiu Klipek. Tak, dokładnie. Tutaj jest moje łóżko. No, nie widać. Mogę spać, niestety. Tutaj są twoje szafki. I kartka do rysowania. Przesuń się. No, i to jest kartka na rysowanie na białym stole. A bardzo dobrze ją widać. Tak, jest mój kwiatek i jeszcze większe akwarium. Które jest jednocześnie oknem. Tak. Coś. No i jeszcze no, tu jest miejsce jakieś. Moje takie miejsce z rzeczami elfickimi. Pokaż, co jest w środku. I bez łuku. No, bo łuk wyciągnęłam. Dobra, idziemy dalej.
Następnym miejscem może być na przykład... Okej, teraz zgadnijcie, do których drzwi tym razem pójdziemy. Macie o połowę więcej szans, a więc może tym razem wam się uda. No może, żeby wam się udało, no to wtedy też się uda. Okej, uwaga, zasłoniesz jedne drzwi za drzwi. Ale do których drzwi idziemy? Do mamy czy do twoich? No właśnie, o to chodzi, że jest tu niej. Uwaga, uwaga i ten. Czyli do ciebie. Tak, okej. Tutaj jest mój pokój, który mogę sobie malować. Mam kanapę, telewizor i biurko. No, i bonsai, które trzeba podlewać. No i... Oraz jeszcze łóżko, szafa, kanapa. No, w sumie to wszystko. Idziemy dalej. Czemu tak szybko mówisz? Mogę mówić wolniej, ale to by było nudne. Tutaj jest pokój naszych rodziców. Jest trochę książek. Iwo. Biurko. Schody, na antresole, na którym mieszkają, śpią. Iwo, ja zaczynam. Dobra, dalej co ty mówisz? Jest tu bardzo ładna latarnia i bambus. Bambus? O, właśnie bambus. Łóżko. Fioletowych okien. Fioletowe okna. I bardzo ładny balkon. Zasufitowany. Tak. Schodami. Dobrze. I no to i będzie mój legendarny skok. Nie, to może lepiej nie. Tak. A dlaczego? A jeszcze musisz pokazać... A jeszcze jest komin. Ale bardzo ekonomiczne, ponieważ prawie w ogóle nie wypuszcza dymu i cokolwiek. Dobrze, Iwo, a, i słoneczko. To jest mój legendarny skok. Jeśli musisz. Dobra, to patrz. Ale patrz tam na dół, jesteś. Na dół. Już no patrzę, właśnie spadała Lida tam. No, to był legendarny skok. I ogólnie tak, chodź do mnie, to się pożegnamy. Chodź, obok mam na F5. Tak, patrzysz? A więc tak, chcę się z wami pożegnać. Tak, jeszcze i powiedzieć nocy, wam, że jest bardzo piękne ta właśnie nasza wioska. A to jest właśnie to, chcieliśmy wam pokazać, prawda? Tak. Pa! A czekaj, bo tak się żegna. Okej, to jest koniec teraz.